Wójt gminy Tczew Roman Rezmerowski usłyszał prokuratorskie zarzuty podania nieprawdy. Chodzi o oświadczenia majątkowe za lata 2011-2014. Przedstawiono wójtowi gminy Tczew zarzuty dotyczące podania nieprawdy poprzez niewykazywanie części posiadanych środków pieniężnych. Wobec podejrzanego nie były stosowane środki zapobiegawcze, a zarzucane mu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8. Na tym etapie postępowania prokuratura nie informuje, o jakie kwoty chodzi. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do prokuratury rejonowej Gdańsk-Śródmieście z Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, który dopatrzył się nieprawidłowości. Sprawa jest rozwojowa. Prokuratura bada pozostałe oświadczenia majątkowe złożone przez wójta. Badano moje oświadczenia majątkowe. Badano oświadczenia majątkowe najpierw 2014. I we wszystkich oświadczeniach, co prokurator badał, 2011, 2012, 2013, 2014, bo badał też 2015 i 2016. Ale we wszystkich tych oświadczeniach przede wszystkim brakuje oszczędności na koniec roku mojej małżonki. Ja ich nie doliczyłem. I to jest powód postawienia mi zarzutów, że nie mam pokazanych wszystkich naszych zasobów pieniężnych na koniec roku. Czyli przez nieuwagę, pomyłkę? Przez głupi błąd, przez niedbalstwo moje, ale już wiem, jak byłem przesłuchiwany w UKS-ie i od 2015 ten błąd poprawiłem. No niestety prokuratura postawiła, będę się bronił, jest to nieumyślne, ale moje niedbalstwo.